Kolejne mięśnie, które bardzo często daje nam silne bóle w rejonie kręgosłupa szyjnego, w rejonie łopatki, często przenoszące się w okolicy barku, jest mięsień dźwigacz łopatki. Przy jego silnych napięciach możemy wyczuć na kącie górno-przyśrodkowym łopatki tkliwość jego przyczepu mięśniowego, który wielokrotnie jest bardzo silnie napięty, jego stwardnienie oraz badając wyrostki poprzeczne górnego kręgosłupa szyjnego, odnajdziemy tutaj również sztywność i ból. Spróbujemy rozluźnić te mięśnie. W jaki sposób podejdziemy? Zbliżymy znowu jego przyczepy poprzez uniesienie głowy pacjenta. Lekkie pochylenie głowy w zgięciu, uniesienie barku. I w tej sytuacji moimi kciukami będę próbował delikatnie rozciągać mięśnie. Będę przygotowywał tkankę do napięcia mięśniowego. Po kilku takich ruchach spróbuję znowu zbliżyć przyczep, a więc uniosę bardziej łopatkę maksymalnie do góry, utrzymując kontakt na przyczepie mięśnia. Poprzez nasadę mojej dłoni będę prosił pacjenta, aby utrzymywał bark w tej pozycji, a więc starał się go pociągać w kierunku barku. Naciśnij na moją rękę. I rozluź. Naciśnij na moją rękę. I rozluź. Wtedy uzyskuję efekt rozluźnienia mięśnia. Naciśnij. Orientuję się w tym poprzez wyczucie, czy mięsień pod moimi rękami jego przyczep zaczyna być bardziej elastyczny, bardziej miękki. Tą sekwencję powtarzam kilkakrotnie. Naciśnij. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, to musi być konkretne napięcie mięśnia. I rozluź.